ale żeby wziąć, dostać takiego balona, musicie wziąć udział w konkursie. Że dostajecie ode mnie kartę uczestnika i jest 7 stanowisk i od każdego musicie przyjść i zebrać podpisy. Będziecie się uczyć o prawach dziecka, które Wam przysługują. Ten oto tygrys ma tutaj kajdanki. Został oskarżony o zjedzenie 2 kg ciastek i cukierków. Na miejscu zdarzenia znaleziono takie oto tutaj cukierki, które pozostały niezjedzone przez tego oto tygrysa. Uwaga! Tygrys jest niewinny! Tygrysem! Co się stało? Z Tomkiem! On ma na imię Tomek? Tak! Ktoś mu podrzucił! Ktoś podrzucił te cukierki? Tak! Powiedzmy, że Wam wierzę i uniewinnam tygrysa, czyli zaliczam Wam prawo do sprawiedliwości. Czyli mniej więcej prawo do edukacji dotyczy tego? Że wszystkie dzieci mają prawo chodzenia do szkoły, edukacji, tak? Ej, ja mam plan na dom! Możemy zrobić blok! A teraz wasze prawo. Przeczytaj wasze prawo. Wsparcie ze strony państwa, gdy twoja i rodziny nie stać na zapewnienie ci odpowiedniego poziomu życia. Żeby krasnoludki się wprowadziły do domu mamy Śnieżki. Bardzo dobrze. Gdzie Śnieżka mieszkałaby z mamą i z krasnoludkami? Miałaby dużo miłości od krasnoludków i mamy? Bo o to w tym wszystkim chodzi, że każde dziecko ma prawo do wychowania w rodzinie i miłości, prawda? Czego tutaj się dowiedzieliście, że macie prawo do ochrony przed przemocą fizyczną, psychiczną i zaniedbaniem. To proszę, wybieraj sobie łapkę. I na tej łapce musicie napisać o prawach, które według Was Wam przysługują. Prawo do życia i tożsamości. Prawo do sprawiedliwości. Prawo do godnych warunków socjalnych. Prawo do ochrony przed przemocą. Prawo do wychowania w rodzinie. Prawo do edukacji. I prawo do prywatności. Pojawia się pytanie, skąd Dynia w Nowej Hucie, dlaczego akurat festiwal dyniowy? Otóż w krakowskim osiedlu Branice od wielu lat hoduje się dynie na polach. Jest ich tam bardzo dużo. Może to wynika też z sąsiedztwa pobliskiej Igołomi, Proszowic, gdzie też jest tradycja hodowania dyń.
i pomyśleliśmy, że trzeba wykorzystać potencjał lokalny. Po raz trzeci w Alei Róż, natomiast po raz szósty w ogóle w Nowej Hucie, a wcześniej jeszcze mieliśmy kilka edycji w Branicach, w klubie Herkules, skąd tradycja festiwalu się wywodzi. Ale to oczywiście, że ty możesz zrobić inaczej. Zaraz zobaczycie, czy wyjdzie ciapkowata czapka. Uwaga. Ej. Ta-da! Wyszła? Ona też jest u nas w środku pełna cała, a odtąd ma troszeczkę pestek tylko. Więc do rzeźby przestrzennej, no to jest super, prawda? Każdym razem organizujemy konkurs plastyczny hodowlany. Z jednej strony zachęcamy hodowców, rolników do hodowania dyń, żebyśmy ten festiwal mogli organizować, żeby te dynie trafiały tutaj na stoły też i do mieszkańców. A z drugiej strony chcemy zachęcić do działalności i aktywności plastycznej, zarówno indywidualnych uczestników, dzieci przede wszystkim, ale też bardzo dużo rodzin i szkoły, przedszkola, placówki, instytucje kultury.